skoro jesteśmy przy ponczusiach, to pozwólcie, że ja już nie będę czekał, bo mam tutaj w cudownym właśnie takim w starym stylu pudełku od Bliklego, czyli czołowego, dziękuję za wszystkie łapki w górze, dziękuję za wszystkie suby, czyli no jedna nadzwyczajna przedwojenna cukiernia założona w 1869 roku. Mam tu, słuchajcie, trzy ponczusie i właśnie z tego co wiem, jeden jest klasyczny, tradycyjny, właśnie taki jaki powinien być. Znaczy tu lukier wszędzie cieknie i dobrze, tak właśnie powinno być. Czyli rozmiar to już nie wdawajmy się, ale właśnie oblany lukrem, aż nawet powiedziałbym za bardzo, bo ten lukier powinien być tylko takim zdobić górę i są... I jest tutaj właśnie skórka pomarańczowa i w środku jest nadzienie różane. Skosztujmy. Też tego nadzienia nie powinno być za dużo. Jest właśnie idealny, w sam raz różany, perfekcyjny ponczuś. Ale... Dam mu jeszcze jedną szansę. Dokończę później. Natomiast, słuchajcie, jest to poniekąd taka herezja ponczusiowa, ale uznałem, że dzisiaj ją jakby... bo ja bardzo lubię, muszę wam powiedzieć, solony karmel. I na przykład latem to jest mój ulubiony smak lodów. Zawsze biorę lody o smaku solonego karmelu, ale czasami na przykład piszą, że solą himalajską i właśnie tu jest ponczuś z nadzieniem, widzicie, nie ma elementu skórki cytrynowej, co już jest herezją, tak? Jest tu, co to w ogóle jest? Migdał, wydaje mi się, taki kruszony. Orzech włoski. Lukier przedobrzono z lukrem, ale już machnijmy ręką. I właśnie jestem bardzo ciekawy, jak u Bliklego to nadzienie o solonym karmelu. Jak w ogóle, nigdy jeszcze nie próbowałem. Właśnie ten będzie pierwszy raz, ale dajmy mu szansę, uwaga. Właśnie powinienem tutaj, słuchajcie, między ponczusiami, jeżeli bierzecie z różnych właśnie to trzeba przepłukać, tak, dla dobrego i uwaga. No, powiem wam, że duży zawód, gdyż nie dogryzłem się do nadzienia. Ugryzłem, że tak powiem, pusty pączek, pusty przebieg. A tak nie powinno być. To nadzienie powinno być tak rozplanowane, żeby nie było pustych kęsów. Więc już jestem troszeczkę na nie. No i teraz, gdzie tu jest ten właśnie karmel? Damy od drugiej strony. Patrzcie, tu się schował. Naprawdę, no. O, wylaz. No dobra. Mało. Za mało, ale... Widzicie? Tu jest, ale... Ale dobre. Solony karmel po prostu jest dobry. I przepłukujemy, uwaga, przepłukujemy. I to nie koniec, gdyż, słuchajcie, tutaj taki ponczuś, postanowiłem dać mu też szansę, gdyż w ogóle nie ma żadnych dodatków. Zwykły lukier, nie powinno się tak robić, ale okej. Okay. Natomiast w środku jest nadzienie śliwkowe i raczej różane, tak, ale śliwka w sumie, no, jest jakaś rodzaj schizmy, ale dopuszczam i pozwólcie, że właśnie spróbuję, bo to jeszcze ważne, jaka śliwka, żeby nie była za słodka, żeby taka była troszeczkę kwaskowata i tak dalej, zobaczymy jaka tu jest. Mm.
znów się nie dogryzłem do nadzienia. No to jest, słuchajcie, tylko w tym różanym klasycznym nadzienie było od razu po pierwszym wgryzie. Rozłamujemy, o i patrzcie, gdybym teraz ruszył od tej strony, też bym się nie dogryzł. To nie jest w porządku, słuchajcie, taka śladowa tylko ilość nadzienia. No, muszę powiedzieć, że tutaj stara, dobra, wielka firma, ale troszeczkę mi podpadła. Natomiast samo nadzienie. Takie, jakie powinno być. Takie właśnie nie za słodkie, no bo już mamy lukier, mamy sam ponczusz. A tutaj takie dobre powidło śliwkowe. Niemniej jednak w moim rankingu tych trzech ponczków, które tutaj zjadłem, tylko klasyczny ponczuś ze skórką pomarańczową, która też w ustach nadaje pewnego takiego akcentu. Tylko nadzienie różane, no i odpowiednio rozplanowane to nadzienie, a nie, że kropka gdzieś tam, jakiś kleksik jest włożony do środka pączka, tak? Tutaj troszeczkę zawód, jeśli chodzi o ilość nadzienia.